to już ostatnia wizyta u Sylwii i Jarka. Zleciało jak z bicza. Dopiero co był się w rzepaku, a to już czas na zbiory. Było dużo pracy, ale też sporo śmiechu i dobrej zabawy. Czy te pierwsze żniwa przyniosą żniwo? Przekonamy się w tym odcinku. Za nami rok ciężkiej pracy, a dzisiaj sprawdzimy, czy przyniosła ona efekty. Znajdujemy się u Sylwii i Jarka, gdzie w ramach agrorewolucji prowadziliśmy uprawę rzepaku ozimego. Rok był trudny. Nietypowo ciepły styczeń. Przymrozki, które występowały praktycznie do samego czerwca. Okresy posuchy. Ale z siebie daliśmy wszystko, co mogliśmy. I mam nadzieję, że będzie to dzisiaj widać na przyczepach, ponieważ zapraszam Was na odcinek żniwny z rzepaku. Dali z siebie wszystko również nasi eksperci z grupy Azoty, Ciech Sarzyna i Intermag, którzy przez cały sezon czuwali nad pracami agrotechnicznymi. Ostatnie przygotowania kombajnu. Czy z sukcesem wywiezie Jarka w pole? No to w drogę! Zobaczmy, jak radzi sobie Jarek podczas swoich pierwszych żniw rzepaku. Jak od linijki. Jarek, pierwszy przekos w rzepaku za nami. Za mną. Za twoje pierwsze chwile. Tak. Udało się w końcu kombajn ustawić, więc teraz tylko i wyłącznie będziemy parli do przodu. Tak. Ale tak naprawdę ta cała historia z rzepakiem zaczęła się już rok temu. No i praktycznie mamy 12 miesięcy rzepak na polu. No tak. Jakie pierwsze wrażenia twoje były? Moje wrażenie, żeby pług podpiąłem po pierwszej burzy. Po ulewach, po siebie. Żeby to zlikwidować, bo to było, nie rokowało w ogóle tutaj, że w ogóle jakieś plonu, no nie? To było zabite, to było zmasakrowane to pole. No tak naprawdę myśleliśmy o tym dobre 3-4 tygodnie, tak, czy tą plantację zostawić, ale ostatecznie ją zostawiliśmy. Daliśmy jej szansę. Potem pojawiły się ślimaki. Ślimaki. Potem naloty śmietki. Śmietki tu z okolic, wszystko. Jak to było jedno pole jest rzepaku, no to chyba to nie wiem, to cała szarańcza tu była w ogóle na tym polu. Był tłum, był, ale był. Przynajmniej było ciekawie. Dobra, słuchaj, Jarek, nie ma co gadać, leć na kombajn. Ja tutaj sobie pochodzę, będę patrzył, czy zobacz, nie gubisz za kombajnem. Zobacz, co się dzieje tutaj, no nie? A ja jadę. Leć. To na razie. Leć. Nie gubi, nie gubi. Kosi aż miło. Po jesiennych przygodach przyszedł czas na wiosenne. Jeśli chodzi o główne nawożenie azotem, zastosowaliśmy 160 kg czystego azotu w postaci nawozów Saletrosan 26 oraz Pulan Makro. Jeśli chodzi o ochronę fungicydową, tutaj postawiliśmy na kombinację Dowo plus Mikosar, a jeśli chodzi o ochronę przed szkodnikami, zastosowaliśmy kilka różnych preparatów, jednak główną rolę grał tutaj Leptosar. Do każdego z zabiegów dodawaliśmy mikroelementy oraz biostymulatory, Bormax Turbo, Amino Ultra Rzepak, Tytanit oraz Optisil. W życiu jak to w życiu, nie wszystko idzie po naszej myśli i mimo pełnej ochrony plantacji rzepaku Sylwii i Jarka, zresztą widzicie, rzepak jest przepiękny, są dwie rzeczy, które troszkę rażą w oko. Wspomnieliśmy o mega intensywnych nalotach śmietki kapuścianej i ta śmietka niestety na niektórych korzeniach jest widoczna. Są to objawy po żerowaniu śmietki. Plus jest taki, że ta śmietka zaatakowała w momencie, kiedy ten korzeń już był naprawdę rozbudowany. Druga sprawa, ciut spóźniony zabieg regulacji wiosennej. Widać, że te rozgałęzienia idą na dość wysokim poziomie. Powinien ten rzepak być trochę niższy i te rozgałęzienia już powinny iść szybciej, ale warto przypomnieć, jakie były warunki pogodowe. Mieliśmy przymrozek za przymrozkiem, nie było okna pogodowego, żeby ten zabieg wykonać i wykonywaliśmy go dopiero w momencie, kiedy pojawiły się odpowiednie warunki pogodowe. Przyjechaliśmy na drugą plantację rzepaku, gdzie mamy wysiane kolejne dwie odmiany rzepaku mieszańcowego. Żeby wynik był wiarygodny, żeby wynik był miarodajny, żebyście po prostu nam uwierzyli w te liczby,
Jarek sypie rzepak bezpośrednio na przyczepy, które następnie my już na polu ważymy na wadze elektronicznej. Wynik z pierwszej plantacji już znamy, za chwilę poznamy z drugiej, ale podtrzymamy Was jeszcze chwilę w niepewności. Rolnik nieprofesjonalny testuje naszą cierpliwość. Też nie możecie doczekać się wyników? Jareczku, pogoda nam się zepsuła, deszcz nam zegnął z pola. Dobrze, jeszcze tak daleko normalnie jechaliśmy. No ale no, wiesz, życie, no, no praca rolnika. Żniwa, żniwa, nie je zawsze jest fajnie. Ale słuchaj, ja mam do ciebie pytanie. No. Jaki obstawiasz wynik na zbiorniki, na przyczepy z pierwszej plantacji? Na zbiorniki, na przyczepy, czwórka z plusem. No ten plus jest bardzo duży. Duży? Ten plus aż przebija piąteczkę, 5,60. No to super. 5 ton 60 kg. Więc no, wynik jest naprawdę mega, tym bardziej, że jest to wasz pierwszy rzepak. No pierwszy, pierwszy, tak. Na drugiej plantacji nie mamy skoszonych 2 hektarów, bo obleciliśmy na szybko GPS-em. Znamy też wynik tonażowy z tego, co skosiliśmy. Jest jeszcze jeden plus? Jest plus! Nie, mam 5 ton 220 kg. Więc naprawdę super. Dziękuję. Gratulacje, no. Nasza praca się opłaciła. Wszystko fajnie. Ja wam co dziękuję. Teraz? Co teraz? Słuchaj, ja wam dziękuję za ten rok. Nie. Za całą Wierzę. Pracę. Szkoda, że Sylwii nie ma z nami tutaj, nie? No niestety. Są rzeczy ważne i ważniejsze, ale naprawdę dziękuję Wam. Pozdrów Sylwię. Pozdrawiam. Słuchaj, jeszcze możesz wykorzystać tą pogodę. No. Możesz z Bactimem polecieć na ściernisko. Rozłożone składniki pokarmowe, rozłożone resztki, lepsza pulchnica, mniejsze ryzyko infekcji. Planujesz pszenicę, więc Anita ona będzie. Sobie też wykorzysta już te składniki uwolnione ze słomy w następnym sezonie, więc korzystaj z pogody. Jutro. Jaka jest? Dziękuję Ci za wszystko. Jutro biorę to i jutro będę działał dalej. No a my się widzimy już prywatnie. Trzymaj się. Na razie. Jedni pracują, by inni mogli się bawić. Łukasz z rodziną szaleją w parku linowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile osób wchodzi? 3. To wpisujemy tutaj na listę. A ja zapraszam, ubieramy się. O Boże, na poradzenia. To jedna noga? Widziałeś już kiedyś? Tak. Zobacz, jak to jest wysoko. A możemy wchodzić też nisko tylko? Jak pierwszy raz, to ja proponuję nisko. Aha, no to chyba wejdziemy nisko. Tam, gdzie ja chodzę. Zobaczmy, jak im pójdzie w małpim gaju. Chyba nie tak dobrze, jak na roli. Chyba to było łatwe. Z pozoru wydawało się to łatwe, ale dziś jak weszłam, stwierdzam, że nie jest to łatwe. I polecam, żeby każdy rodzic wszedł na taką zabawę i zobaczył, że to naprawdę nie jest takie łatwe, jak wygląda. A najgorsze niestety te, co się bujają. Było ciężko. No dobra, wszyscy na mnie teraz. Fabian, nie cofaj się. A, źle się zapiąłeś. Dziękujemy za świetną zabawę. Zapraszamy teraz na odcinek u Rafała. Pa! Cześć.